Cześć, z tej strony We The Crowd. Możecie nas kojarzyć z tekstów, które pisaliśmy, z podcastów, które nagrywaliśmy, a teraz nareszcie się widzimy, a przynajmniej wy nas widzicie. Od razu ostrzegamy, zamierzamy użyć słowa crowdfunding nieprzyzwoicie dużą ilość razy, bo to trochę jak w Incepcji. Crowdfundujemy książkę o crowdfundingu. Pasjonujemy się crowdfundingiem od 3 lat. Przyjaźnimy się z organizatorami zbiórek crowdfundingowych, zresztą części z nich pomagaliśmy organizować te zbiórki. Prowadzimy bloga, który jedną nogą po kolanu stoi w tematyce crowdfundingu. Piszemy o crowdfundingu dla mediów i reprezentujemy crowdfunding na konferencjach. Ukoronowanie tych wszystkich doświadczeń, tekstów, które napisaliśmy, konferencji, na których byliśmy, kampanii, przy których pracowaliśmy, ma być książka. To pierwszy na polskim rynku tego rodzaju 200-stronicowy podręcznik zawierający odpowiedzi na pytania, z którymi musi się zderzyć każdy projektodawca. Jak robić promocję, jeśli nie ma się odpowiednich nakładów finansowych? Jak pozyskać współpracowników, z którymi można przeprowadzić kampanię? Jak dotrzeć ze swoim przesłaniem do mediów głównego nurtu? Odpowiedzi na wszystkie te pytania staraliśmy się zobrazować konkretnymi przykładami zaczerpniętymi z najciekawszych kampanii polskich i zagranicznych. Z wieloma projektodawcami udało nam się usiąść przy stole, zrobić z nimi wywiady, pozyskać ich komentarze w taki sposób, że stali się de facto współautorami tej książki. Dlaczego crowdfundujemy książkę o crowdfundingu? Nie tylko dlatego, że brzmi to uroczo. Przede wszystkim chcemy dać dowód naszemu wydawcy, OnePress, na to, że jest na polskim rynku miejsce na książkę o crowdfundingu. Ten dowód możecie dać wy, wpłacając swoje pieniądze, wspierając nas i finansując druk testowy naszej książki. Poza tym chcemy być w zgodzie z filozofią We The Crowd i wartościami We The Crowd. Nie chcemy tworzyć, finansować i wydawać książki bez ludzi, którzy są jej bohaterem, bez ludzi, dla których jest ona dedykowana. Ile to wszystko będzie kosztowało? Z pomocą wydawcy wyliczyliśmy to bardzo skrupulatnie. 3645 zł. Dodając do tego marże, podatki, różne inne opłaty, zaokrągla się to do 5. Mając tego rodzaju pieniądze, będziemy w stanie sfinansować druk testowy, dzięki któremu każdy z Was będzie mógł dostać własny egzemplarz książki. Wliczamy w to także wersje limitowane, które nigdy nie będą dostępne inną drogą aniżeli przez tą kampanię crowdfundingową. Będą także i inne nagrody, o których dowiedzieć możecie się więcej, zaglądając na stronę kampanii. Jeśli zbierzemy tą kwotę bazową, nasz wydawca zobowiązał się wykorzystać wszystkie swoje kanały dystrybucji i promocji, aby książka ta w pierwszym kwartale 2015 roku trafiła do jak największej liczby ludzi. Jeżeli pomożecie nam sfinansować naszą książkę, crowdfunding, zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu. Będzie głośno o Was, będzie głośno o nas, będzie głośno o projektodawcach, którzy pomagali nam pisać tę książkę. Yoga Terror, Space is More, The Armory, Piwne Imperium. I będzie głośno o crowdfundingu, a przecież chyba wszystkim nam o to tutaj chodzi. Swoją drogą, nie przypadkiem kręcimy ten film w 6. dzielnicy w Łodzi, bo tutaj planujemy zrealizować coś, co nazwaliśmy roboczo Crowd Party, czyli launch party dla naszej książki, ale nie z nami w centrum, a z Wami w centrum. De facto, crowdfundując naszą książkę, crowdfundujecie też imprezę, na którą wszyscy jesteście z góry zaproszeni. A więcej o Crowd Party możecie się dowiedzieć, czytając na stronie naszego projektu sekcję Crowd Party. I naprawdę zależy nam na Waszym wsparciu, bo nie zamierzamy być tymi gośćmi, którzy napisali pierwszy w Polsce podręcznik crowdfundingu, ale położyli własną zbiórkę. Dlatego śledźcie aktualizacje na tej stronie, śledźcie naszego bloga i social media, piszcie do nas na wtc@wethecrowd.pl i mam nadzieję, że widzimy się tutaj całkiem niedługo. Dzięki za uwagę.